Witam. Prawie zmrok. Jestem nad jeziorem. W kamerze jest bardziej ciemno niż w rzeczywistości, ale niewielka różnica. Jestem na takim spacerze nocnym, właśnie wieczornym, ale zahaczam też o kawałek nocy. I co chciałbym powiedzieć w takich okolicznościach prawie że ciemności, o oczyszczaniu totalnym. Jednym ze sposobów samouzdrawiania, bardzo często stosowanym i to stosowanym instynktownie przez nasze własne ciało, które robi to instynktownie, na przykład poprzez wymioty, poprzez pocenie się, poprzez wiele różnych innych procesów, poprzez wydalanie toksyn rozpuszczonych w wodzie, poprzez odtoksycznianie się dzięki sokom owocowym czy warzywnym i różnym innym. I o takich sposobach pewnie wiesz, możesz na ten temat dużo przeczytać. Natomiast powiem o innych sposobach samouzdrawiania poprzez oczyszczanie się, a szczególnie to oczyszczanie totalne, które będzie polegało na tym, że oczyszczamy swoje pożywienie z przetworzonej żywności, oczyszczamy organizm z toksyn, jeżeli się już zgromadziły, poprzez właśnie soki owocowe czy warzywne, poprzez specjalny sposób odżywiania, poprzez głodówkę na przykład, poprzez pocenie się, poprzez bańki, poprzez picie dużej ilości wody, poprzez przeczyszczanie organizmu na różne sposoby, ale to, co rzadko ludzie stosują, to chciałbym powiedzieć o oczyszczaniu mentalnym. Oczyszczanie mentalne jest potrzebne, dlatego że zgromadziliśmy w sobie również mnóstwo toksyn mentalnych, psychicznych, w postaci wyobrażeń, w postaci zazdrości, w postaci nienawiści, w postaci złości, w postaci strachu, w postaci lęku. O, właśnie się zastanawiam, czy lęk i strach to samo. A jeżeli tak, to jakby docenienie tego sposobu, tego czegoś w naszym życiu, ponieważ jest to dosyć powszechne zjawisko, czy właściwie bardzo powszechne. Właściwie wszyscy mamy jakieś lęki, jakiś strach w sobie. A więc pierwsza rzecz, to mistycy mówią o tym, o takim oczyszczaniu się poprzez bycie tu i teraz. To jest oczyszczanie się z przeszłości, ze wspomnień, z niepotrzebnej wiedzy, czy w ogóle z wiedzy, oraz z przyszłości. Pozostawanie w teraźniejszości. Pozostawanie w teraźniejszości jest byciem w czystości, zachowaniem się w czystości, tej mentalnej czystości, kiedy nasz umysł jest wyeliminowany, oczywiście nie całkiem, wyeliminowana ta jego niepotrzebna nam działalność w postaci tego, że myślimy przez prawie okrągłą dobę, nawet we śnie, bo nasze sny też są swego rodzaju działaniem umysłu, działaniem wyobraźni, działaniem dokańczaniem przez umysł pewnych rozpoczętych w czasie dnia rzeczy. I to oczyszczanie mentalne bardzo często podkreślali mistycy,
mędrcy, oświeceni ludzie. Mówili o medytacji. Medytacja jest oczyszczaniem, oczyszczaniem się z myśli, oczyszczaniem się z przeszłości i przyszłości. Jest pozostawaniem w czystości, odtoksycznianiem się tym mentalnym, psychicznym, tym niezdrowym, tym, co właściwie nam psuje zdrowie. No to właśnie tym, co psuje nasze zdrowie, jest nasz własny umysł. Ciało jest tylko wykonawcą, pewnym lustrem, który odzwierciedla nasz umysł. Więc jakby umysł jest pierwotnym czymś, co zanieczyszcza, co wywołuje choroby poprzez właśnie to zanieczyszczenie. Zanieczyszczenie nie tylko toksynami z pożywienia czy z otoczenia, ale również toksynami mentalnymi, tymi myślami, które nas obciążają, które powodują, że 90% naszej energii jest przeznaczonych na myślenie. No dobrze, to tyle. Coraz większe ciemności, a tu jeszcze trzeba dotrzeć do domu. Oczyśćmy się tak, by tak jak te chmury, gdybym teraz rozpędził te chmury, co spróbuję zrobić dzięki Zoomowi cyfrowemu, gdyby się nam udało rozpędzić, pozostałoby błękitne, czy w tym przypadku niebieskie, ciemno-niebieskie niebo. I tak samo powinniśmy oczyścić swoje niebo wewnętrzne z myśli, z toksyn, a totalne, dlatego że jednocześnie wszystko, oczyścić ciało, umysł, a dusza pozostanie w czystości. No to tyle. No i w momencie, gdy się odwracam w stronę lasu, zapach na ekranie, widać tylko i wyłącznie czerń, ciemność. A to małe światełko to jakiś wędkarz na rybach. No dobrze, jeszcze rzut oka na korony drzew, na chmury i idziemy dalej. To tyle o oczyszczaniu totalnym.